Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale OFPC i wiem, że się cieszycie, bo dawno nie widzieliście mnie i nie widzieliście również żadnego filmu z serii Dzień Życia Serwisanta. No więc dzisiaj, korzystając właśnie z przerwy, ja tutaj już mam przygotowane jedzonko, ale popowiadam wam i pokażę, co robimy, żebyście się nie martwili, bo żyjemy. A to wszystko po krótkiej przerwie na intro. To co, to może zaczynamy od tego śniadanka, miątka gotowa. Tutaj świeżo paczuszka przyszła DPD, prawdopodobnie kolejny procesor do naprawy. Na recepcji, już się nie da rozszerzyć, nie da. Czekają kolejne sprzęty do wysyłki, komputery poskładane i tak dalej, cały czas składamy. Z takich ciekawostek, tu jest właśnie jeden z komputerów dla widza. On już jest prawie że złożony, normalnie działający, natomiast klient tutaj jeszcze dośle resztę podzespołów, no i czekamy, aż przyjdą. Tak jak widzicie, przede wszystkim obsada, wentylatory, jest to naprawdę konkretna. Tego dobrze nie widać, bo chłodzenie jest czarne, ale to jest Noctua NHD15 Chromax, black oczywiście, także zestaw konkretny. Oprócz tego nowe słuchawki Sharkuna do testów. Tutaj czeka 1080 Ti na kolejny komputer. Klient już dosłał kartę, natomiast reszta części będzie dopiero zamawiana. To jest nasza kochana platforma, rozgrzebana, bo komputer był tutaj sprawdzany, testowany, części z komputera klienta. Oczywiście na naszym regaliku cała masa sprzętów do naprawy. Głównie to są laptopy. Niektóre rzeczy, tak jak na przykład ten Fujitsu, gdzieś tam obudowa do wymiany. Tutaj w tym pudełeczku jest procesor jeszcze FX, jak dobrze pamiętam. Tu mamy laptopa z klawiaturą do wymiany. Już jest klawiatura nowa, tylko wymieniać. Tu jest ciekawa sprawa. To jest płyta główna. Jak widzicie, Intel. Mamy pełną obsadę pamięci, ale nie wszystkie ramy są wykrywane. System CPU-Z widzi, że coś tam jest, ale Windows nie pokazuje właściwej pojemności. No i laptopy, jeszcze raz laptopy. Moi drodzy, słuchajcie, to nie jest tak, że to tu zalega, bo co chwilę przychodzą świeże, stare naprawiamy, znaczy stare, te, które klienci wcześniej przynieśli, naprawiamy, odsyłamy albo wydajemy. Oczywiście, jeżeli to jest klient tutaj lokalnie. Słuchajcie, tylko w 3 dni stycznia po otwarciu, po tej naszej przerwie świąteczno-noworocznej, mieliśmy tu, na miejscu, tylu klientów i tyle komputerów przyszło do naprawy, co w takim, powiedzmy sobie, przeciętnym miesiącu przez połowę miesiąca, przez 2 tygodnie, więc naprawdę jest co robić, stąd też tak mało filmów między innymi. No i teraz, moi drodzy, bohaterzy tego odcinka. Pierwszy bohater to jest ten komputer na dole, nie będę mu za długo uwagi poświęcał, natomiast to jest dokładnie ten komputer, który wzbudził waszą ogromną ciekawość na Facebooku. Jest to konstrukcja typowy retro PC Olympusa, jeszcze z Pentiumem 2, cała 32 MB RAM-u, dysk talerzowy niecałe 2 GB, no generalnie świetny sprzęt. My w zasadzie ten komputer już naprawiliśmy, więc dlatego też między innymi nie będę mu odcinka poświęcał. Natomiast tu jeszcze będą sprawdzane inne elementy i będziemy Windowsa 9.5 instalowali. Może zrobię ewentualnie jakiś filmik z instalacji 9.5. Dajcie znać, coś takiego byście chcieli. Natomiast tutaj jeszcze musimy zorganizować dyskietkę, czy w ogóle system, bo no nie mam systemu, przyznaję się, bez bicia. Ale to, co szczególnie chciałem wam pokazać w dzisiejszym dniu z życia serwisanta, to jest ten oto sprzęt. Moi drodzy, super wydajny, gamingowy PC, który poradzi sobie z każdą grą, nawet w rozdzielczości 8K. Czy brzmi wam to znajomo? Jeżeli nie, to mała podpowiedź. Allegro, słuchajcie, jest to typowy, gówniany, i to należy powiedzieć jasno, składak z Allegro. To, co tu mamy, to jest oczywiście legendarna i7 z serii jeszcze 2, tak, 2600. Z chłodzeniem oczywiście boksowym, gigantyczna ilość pamięci, tu są wszystkie sloty obsadzone, ale to jest całe aż 8 giga i są to oczywiście DDR-y trójki, a jakże inaczej. Wszystko na płycie Intela. Typowy demontaż z jakiejś stacji roboczej, z jakiegoś komputera biznesowego. Zasilacz LC Power, bardzo mocno używany. Tego nie będzie widać na kamerze, ale tutaj widać naprawdę duże pokłady kurzu i to nie jest kurz świeży. To mogę z doświadczenia powiedzieć. Jest oczywiście napęd optyczny, jest jakiś tam dysk
talerzowy, nie ma SSD, prawdopodobnie 1 TB. No i gówniana budowa. I to taka mega maksymalnie gówniana. Natomiast jedyne, co tutaj jest jeszcze takie w miarę sensownego, no to jest karta graficzna, bo to jest 1660. Fakt faktem, że to jest najtańsza konstrukcja Palita. No i oczywiście do konstrukcji MSI, Asusa, zwłaszcza tych z wyższych półek, no nie ma co jej porównywać, to pod względem temperatur czy kultury pracy. Ale ogólnie karta naprawdę jakaś tam tragicznie zła nie jest. Wiadomo, że to jest entry level, jak chodzi o tą półkę, no ale w dzisiejszych czasach, gdzie nawet 1660 tak poszły mocno w górę, to jest tak naprawdę jedyny wartościowy w miarę element tego zestawu. Komputer został kupiony przez klienta, właściwie odkupiony od jakiegoś członka rodziny, który kupił go, no prawdopodobnie nieświadomie, no bo nie dajmy się tutaj wpuścić w maliny, ale każdy świadomy klient czegoś takiego by po prostu nie kupił. Tym bardziej krew mnie zalewa, kiedy moi widzowie gdzieś tam podsyłają mi linki do takich komputerów z Allegro z pytaniem, czy to jest dobre. No, to nie jest dobre. I ten komputer niestety nie spełnia żadnych oczekiwań, słuchajcie. To nie jest tak, jak wam piszą sprzedawcy. Tu nawet ja mam naklejkę, z jakiego sklepu to jest, ale nie chcę robić antyreklamy, bo nie jest to moim celem. Zrobienie jakiemuś konkretnemu sklepowi antyreklamy, bo wszystkie te sklepy powinny zacząć wreszcie działać uczciwie, słuchajcie. A nie ściemniać ludziom, że kupują jakiś mega gamingowy sprzęt, bo moim zdaniem to już powinno podchodzić pod jakiś paragraf, bo to jest po prostu wprowadzanie klienta w błąd. To, co będziemy robili w przypadku tego komputera, to jest wymiana większości podzespołów. Tutaj nie ma co optymalizować. Słuchajcie, Intel i 7K 2600, zresztą tak samo jak potem 2600K, to jest procesor, który w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny. Czy jeszcze trzeba więcej komentarza? Coś wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Więc jest ogólnie tragedia. No wiadomo, procesor, płyta, RAM, to wszystko idzie do wymiany. Możliwe, że zrobię film z tego. Jeżeli chodzi o to, co zostaje, to na pewno zostaje karta graficzna, zostaje dysk talerzowy, ale dokupujemy SSD, jakiś taki na system 256 giga, mniej więcej. Zostanie ta nieszczęsna obudowa, no bo szkoda tutaj bez sensu budżetu na to tracić. Zostanie na pewno napęd optyczny i prawdopodobnie zostanie ten zasilacz. On oczywiście będzie wyczyszczony, sprawdzony dokładnie przez nas. Sprzęt na pewno nie będzie żadnym sprzętem z górnej półki. Tu prawdopodobnie pójdziemy w jakiegoś Pentiuma. Max, co tutaj będziemy instalowali, to pewnie tutaj i trójkę 1100. Jeżeli tylko budżet pozwoli, to chciałbym taką i trójkę wrzucić, bo do tej karty graficznej no szkoda nie wykorzystać jednak jej możliwości, blokując ją. Ale budżet i jeszcze raz budżet. No trzeba się go trzymać. To ma chodzić sensownie, ale nie mogę też zrobić z komputera za Allegro zaraz gamingowego zestawu za dwa i nie wiem, pół koła, tak? Czy za tyle części dorzucić, no bo to by się nie trzymało kupy po prostu. I to by było tyle. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kolejne filmy, jest jeden film nagrany, gdzie czekam tylko tak naprawdę na informację, żeby go puścić. W najbliższym czasie spodziewajcie się recenzji fajnych słuchaweczek Cooler Mastera, słuchawek bezprzewodowych. Mam oprócz tego cztery obudowy Genesisa do przetestowania, ale to są dwa razy dwa bliźniaki, czyli będą cztery obudowy w dwóch filmach, gdzie wam je przedstawię, czym się różnią. Sam jestem ich ciekawy, bo jeszcze nie miałem okazji się im przyjrzeć. I jeżeli chodzi o kwestie takie serwisowe, no w zasadzie na razie takie standardowe rzeczy robimy. Nie robimy nic takiego, no poza tym właśnie Retro PC czy tym Allegrowcem, które mogłoby przykuć jakoś szczególnie waszą uwagę. Tym bardziej, że większość tych standardowych czynności już tak naprawdę gdzieś tam na moim kanale było. No kolejnego lutowania procesora nie chcę wam pokazywać, bo to bez sensu. Wymianę obudowy, no to samo, to są takie czynności standardowe. Chyba, że chcecie, żeby do tego wrócić, ale to dajcie znać w komentarzach. I ode mnie to by było na razie na tyle, nie ma sensu przedłużać. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. A, jeszcze jedna rzecz. Chciałbym niedługo jakoś live'a zrobić, oczywiście live'a na YouTube. Taką pogadankę, bo dawno coś nic nie było. Jak któryś dzień wieczorem znajdę czas, no to będziemy sobie rozmawiali, będziecie mogli mi pytania zadawać. I tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.